A bo poczekaj, bo ty, ja jadę od dołu, czy nie? Od góry. Od góry, no bo tak mi ustawiłeś, dobra. No dobra, wrzuciłeś mnie na niezłą minę. Poczytam sobie w hejterskie komentarze. Dawno tego nie robiłam, można powiedzieć, że chyba zakończyłam 2 lata temu. I nie wiem, czy się nie będę śmiała, jakby coś, to Mariusz zwraca mi uwagę, bo znowu wyjdę na jakąś kozę, która cały czas się śmieje, albo jak jakiś koń. No to zaczynamy. Nikot Podlewy, 3 lata temu ten komentarz się pojawił. Pierwsze cycki sportowej Rzeczpospolitej. O kurka! Bardzo dziękuję, to zaczęliśmy nawet od takiego dość przyjemnego komentarza. Już to gdzieś wcześniej słyszałam rzeczywiście, że zrobiłam karierę na tych cyckach. Piersiach, że są nawet sztuczne, zapewniam, są cały czas naturalne. Nie wiem, może po 40 albo około 50 zrobię sobie coś z tymi piersiami, żeby w końcu ci, którzy twierdzą, że są sztuczne, mogli powiedzieć, a nie mówiliśmy. Także jest mi bardzo miło, jeśli ktoś uważa, że to są piersi takie, no, można powiedzieć, pierwszej damy w Polsce, w boksie, to ja się cieszę. I rzeczywiście kobiety, które uprawiają sport, no, mają trochę mniejsze piersi, no ja tak zostałam stworzona genetycznie i przykro mi, że kogoś się tym rażę. Od PKKK. Ona bez kitu ma jakiś problem, wszędzie się rozbiera. To jest prawda. To jest prawda, to jest prawda. I wiecie co, ja nawet miałam 4 lata, to jakaś się kończyła impreza u cioci, u wujka i ja rzeczywiście zdejmowałam całe ubrania i latałam po domu na golasa, więc... Nie będę się z tym kłócić, a na poważnie to ja nie mam nigdzie swoich zdjęć na nago. Pokażcie mi, gdzie ja mam jakieś zdjęcie na nago. Wszędzie albo są w bikini, no nie wiem, przykrywam się pasem, rękawicami. Nigdy nie pokazałam swojej nagiej piersi czy innej części ciała. Nie wiem, jak na przykład pośladki. Także wydaje mi się, że to jakiś tutaj wymaga się ode mnie jakiejś takiej zbyt dużej powagi. Ja się bawię swoim wizerunkiem, bawię się też pokazywaniem tego w mediach. Tak naprawdę moja figura jest odzwierciedleniem mojej ciężkiej pracy i chciałabym, żeby to była też motywacja dla dziewczyn, które próbują schudnąć bądź wstydzą się swojego ciała. Ja się swojego ciała nie wstydzę, jest to, jakkolwiek to brzmi, narzędzie mojej pracy i czasem warto się tym ciałem gdzieś tam pochwalić w dobrym tego słowa znaczeniu. Dariusz Welter. Masakra, ale ona jest mocno brzydka. Widziałem brzydkie pięściarki, ale ta jest mega brzydka. No wiecie, ile ludzi, tyle gustów. Ja się o to nie obrażam, widocznie nie jestem, Dariuszu, w twoim typie. Być może wolisz blondynki, nie wiem, albo dziewczyny jeszcze o dłuższych włosach, bo to akurat jest komentarz 3 lata temu, ja wtedy rzeczywiście miałam taki hełm, jak Kleopatra, no ale taki był mój zamiar, taki był mój wizerunek, wtedy te włosy mi się podobały. No, czasem mam jakiegoś pryszcza, no, ale no, toleruję siebie taką, jaka jestem. Rzeczywiście bez makijażu jestem brzydsza, Boże kochany, no. Chociaż mój chłopak mówi mi, że nie, ale ja wiem, że jestem brzydsza, bo spójrzcie na siebie w lustrze, jak wstaniecie z samego rana, oczy podpuchnięte i tak dalej. A ja rzeczywiście na walki, może to kogoś zdziwi, ale wychodzę bez makijażu. Więc no, już mało mnie to interesuje wtedy, jak wyglądam. Także Dariuszu, wybacz, że cierpią na tym twoje oczy i no trudno się mówi, akceptuję to, że jestem według ciebie brzydka. Iron 616. Efcia. Nie żebym hejtował, ale nie wychodź więcej spontanem na brzuchu, bo troszkę tu komicznie wygląda. Powodzenia na Polsat Boxing Night. No wiedziałam, że się ponton pojawi. Tak, słuchajcie, no jakby
występuje w ochraniaczu, który jest absolutnie dozwolony przez sędziów, nawet międzynarodowych. W ostatniej walce nawet wystąpiłam naprawdę, wyszukałam w Europie najmniejszego ochraniacza, już chyba mniejszego nie ma, może w Meksyku jakiś jest jeszcze mniejszy. No i spójrzcie też na chłopaków, w jakich oni boksują, czołowi pięściarze w Polsce boksują w takiej samej wielkości ochraniaczach na podbrzusze. A ponieważ u mnie gdzieś to też optycznie, prawda, mam piersi, jeszcze top do tego, więc to optycznie być może wydaje się jakoś wyżej. Natomiast ten ochraniacz powinien się znajdować na kolcach biodrowych, poniżej pępka. I tak u mnie jest. No, na pontonie dawno nie pływałam. Ale śmieszne jest to nazywanie tego ochraniacza tym pontonem. Także myślę, że to wyjaśniłam. Klat, Komierz. Twarda zawodniczka, trzymam kciuki za obroną pasa. O, dzięki. No, nawet jak gdzieś tam miałam sytuację, że mocno dostałam w walce, to byłam zadowolona z siebie i dumna, że się nie poddałam i nawet jak gdzieś tam był jakiś knockdown, to potem wstawałam. Także dziękuję, takie komentarze zawsze są podbudowujące. Ale Mariusz, to miały być hejty, a nie jakieś chwalenie mnie. Chcesz, to zadzwonimy do moich rodziców, oni będą mnie wychwalać. Harry Hatton. Ewka, ale by cię gryzł. Jesteś zajebista. Szarpałbyś jak reksioszynka, rozumiem, czy kiełbaskę. No Harry, gdzie ty byś mnie gryzł? Bo ja nie wiem, nie lubię nawet jak mnie pies gryzie po rękach. No i po co takie komentarze dajesz, znowu będę się śmiała jak koza. Dobra, żeby nie było miło, to pewnie przechodzimy do jakichś gorszych. Simon Nowak. Skończ w końcu pojedynek z prawdziwą zawodniczką, bo jak na razie te wszystkie przeciwniczki są starannie dobierane przez swoich promotorów, jak nie przez ciebie. Samą mamy taką mistrzynię świata, że w Stanach nikt o niej nie słyszał. Wygraj kilka poważnych walk i stań do walki o prawdziwy pas. No dobrze, nie wiem, od czego by to odpowiedzieć. No, wydaje mi się, że moje przeciwniczki były jak najbardziej prawdziwe, nie były sztuczne. Nie wiem, czy sobie coś poprawiały na twarzy, ale raczej były prawdziwe. Czy one są starannie dobierane? No, na początku kariery, jak się startuje, w ogóle się debiutuje, no to rzeczywiście promotor gdzieś tam te zawodniczki dobiera, w ogóle dobiera się poziomem, tak? Że nie daje się na start zawodnicze, które są już bardzo doświadczone i chyba tego nikt na początku od zawodników nie wymaga. Jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata, no to jak w Stanach ktoś zdobywa Mistrzostwo Świata i w ogóle jak w Stanach ktoś rozpoczyna swoją karierę i staje się popularny, to jest znany na całym świecie. A jeśli ktoś jest popularny w Polsce, no to wybacz, ale niekoniecznie musi być popularny w Stanach Zjednoczonych, chociaż niedługo jadę tam na treningi, ale nie jest moim założeniem tam gdzieś pchanie się i zdobywanie popularności. Mam poważne pasy, o które walczę. Zdobyłam Mistrzostwo Europy, jest to naprawdę szanowany pas. Mistrzostwo Świata Federacji WBO, no to jest też prestiżowa federacja. No i tam już przeciwniczki również wybiera federacja, więc ja sobie sama nie wybieram zawodniczek. No to by było naprawdę fajne, tak chyba każdy mógłby zostać mistrzynią świata i mistrzem świata. Także nikt tutaj nie dobiera przeciwników o Mistrzostwo Świata. Tak to nie wygląda. Wybaczcie, jeśli was rozczarowałam. Andrzej Nowak. Ewka, wygrałaś z Piątkowską, bo masz większe cyce. Tamek. Wygrałam, bo miałam taki magiczny cios. Podbródek, ale ten podbródek nie wychodził z ręki, tylko wychodził z cycka i dlatego wygrałam. Ale wykryliście po prostu moją tajemnicę w tej walce. Powiedziałbym, że Brodnicka musi popracować nad siłą ciosu, bo sprawiała wrażenie
w późniejszych rundach, że się męczyła. Z drugiej strony w kobiecym boksie nie ma tak wielkiej konkurencji, więc takim boksowaniem zapewne będzie wygrywać na końca, do końca swojej kariery. No, zgodziłabym się, że nie mam nokautującego ciosu. Cały czas nad tym pracuję ciężko, nie poddaję się, no ale jeden się rodzi z mocnym ciosem, drugi nie. Oczywiście można gdzieś tam poprawiać swoją siłę ciosu. Zgadza się również, że w kobiecym boksie jest mniej nokautów. No, jesteśmy tak biologicznie skonstruowane, że jesteśmy słabsze fizycznie gdzieś tam w sile ciosu od mężczyzn, ale te nokauty się oczywiście zdarzają. A teraz takim moim zamierzeniem w walkach będzie zamęczanie przeciwniczek ciosami, bo gdzieś przeważa tutaj moja kondycja nad siłą, nad uderzeniem w walce. O, czekałam na ten komentarz, bo on się rzeczywiście wielokrotnie pojawiał, że karierę zdobyłam, bo sypiam z promotorem. I w ogóle z sędziami, i w ogóle ze wszystkimi. Wiecie co, to mnie bardzo śmieszy, ale to jest też z drugiej strony bardzo smutne, że kobieta, która osiąga sukces, nie tylko sportowy, ale w innych nawet dziedzinach, jej sukces jest sprowadzany do tego, że z kimś sypia, że ma znajomości. Czy naprawdę kobieta nie może osiągnąć sukcesu, nawet w męskiej dyscyplinie, dlatego, że ciężko pracuje, dlatego, że się bardzo stara i dlatego, że ma talent? Nie jestem w stanie tego zrozumieć i chyba nigdy się z tym nie pogodzę, że tak są oceniane kobiety, ale to jest taka moja wewnętrzna jakaś walka i mam nadzieję, że to się w przyszłości zmieni, że po prostu będziemy nie tylko w Polsce, ale wszędzie bardziej otwarci na to, że kobiety również mogą zdobyć sukces nie tylko jakąś tam, wiecie, drogą, a drogą na skróty. Jeszcze jest taki komentarz odnośnie tego, że promuje się tylko pokazywaniem dupska i że na przykład na fanpage'ach to też tylko umieszczam takie zdjęcia po prostu na golasa. No. Bądźmy trochę bardziej uśmiechnięci i tacy bardziej pozytywnie nastawieni do życia. Dlaczego na przykład modelki, bądź nie wiem, nawet jakieś celebrytki czy aktorki mogą pokazywać na swoich fanpage'ach czy na swoich social mediach, no nie wiem, nawet mają jakieś sesję zdjęciową, mogą pokazywać się w bieliźnie, w bikini, a pięściarka to już w ogóle naprawdę odbiło jej. Nie wiem, jakich mamy fanów boksu? Mamy bardziej otwartych? Myślę, że mamy. Ci, którzy przyjeżdżają na walki, są fantastycznymi osobami, które zawsze miło się z nimi rozmawia i nigdy jakby w realnym życiu nigdy nie spotkałam osoby, która do mnie by przyszła i powiedziała te wszystkie rzeczy, które są tutaj napisane. Angel of Death. 1 rok temu. Jeżeli ktoś uważa brodnicką za brzydką, to ja go uważam za estetycznego dewianta. O kurka! Nie będę płakać, ale to jest wzruszające. Nie, no słuchajcie, naprawdę, nie tyka mnie to, jeśli ktoś o mnie powie, że jestem brzydka, a jeśli ktoś powie o mnie, że jestem ładna, no to mi schlebia po prostu, ale naprawdę, jakby nie denerwuję się, jeśli ktoś powie, że mam, nie wiem, no mam nos na przykład jak kartofel, nie wiem, że mam jakiegoś pryszcza, czy że mam jakieś zmarszczki, no mam zmarszczki mimiczne. Jeszcze się, że tak powiem, ich nie pozbywam. Jestem pięściarką. To, że gdzieś się pokazuje, się tak jak mówię, gdzieś pokazuje swoje walory fizyczne, to jest tylko dlatego, żeby pokazać również, że poprzez sport można fajnie wykształtować swoją sylwetkę i nie chcę też zagubić swojej kobiecości. To, że uprawiam męską dyscyplinę sportu, nie oznacza, że mam nie być kobietą, że mam się nie zachowywać jak kobieta, mam się nie ubierać bądź nie malować. A mam takie wrażenie, że te osoby, które czasem na przykład piszą, że ja za dużo pokazuję, to chyba chciałyby, żebym ja się zachowywała jak mężczyzna. Ale z drugiej strony, jakbym się zachowywała jak mężczyzna, jak chłopczyca i jakbym tak wyglądała, no to pewnie znowu bym pisali co innego, że mogłaby być ładniejsza albo mogłaby się zachowywać bardziej kobieco. Nie dogodzę wszystkim
i no, nawet nie zamierzam. Także dziękuję za ten komentarz. Stepę Miocic, 6 miesięcy temu. To jest długi komentarz. Ta cała Brodnicka jest zajebiście przereklamowana. Wystarczy wejść na BoxRec'a i zobaczyć, z kim walczyła. Dobra, to się na tym zatrzymam, ok? Bo to jest bardzo długi komentarz. Czy ja jestem taka przereklamowana? Słuchajcie, ja nawet nie mam nikogo zatrudnionego od reklamy, od jakiegoś PR-u, marketingu. Wszystko robię naprawdę na swoich błędach. Pierwszy wywiad zrobił właśnie Boxer.org. Nie wiem, czy tą kamerą, czy to już jest jakaś nowa kamera. Ale jakby, no, to jest naprawdę, wychodzi wszystko naturalnie. I czy jestem przereklamowana? No też nie mam tutaj jakichś znajomości, że gdzieś mnie wpychają, nie wiem, w jakieś reklamy, w telewizję, nie wyskakuję z lodówki. Po prostu zwykła dziewczyna z Zakroczymia wymarzyła sobie, że będzie zawodową mistrzynią świata. Dzięki temu osiągnie coś w życiu, czuję, że żyję, mam pasję życiową. Jeśli uda się z tego gdzieś pomóc mi w życiu codziennym, czyli uda mi się zarobić pieniądze, poznam do tego fantastycznych ludzi, otworzy mi to jakieś drzwi do bycia chociażby dziennikarką, no to fajnie, ale czy jestem przereklamowana, no dajcie spokój. Wystarczy wejść na BoxRec'a i zobaczyć, z kim ja tam walczyłam. No właśnie zachęcam, wejdźcie tam i zobaczcie, z kim ja walczyłam. Myślę, że przeciwniczki są naprawdę na wysokim poziomie. Im gdzieś tam dłużej boksowałam, to są one i swoimi rekordami i walczyły, mają też w swojej karierze walki o mistrzostwa świata i o różne pasy. Same zajebiście słabe zawodniczki, no to sobie to zobaczycie oczywiście. Na 14 walk tylko 2 KO z zawodniczkami z rekordem tam 2-1 i 0-6, reszta na punkty. No to już wracamy do tego, co było wcześniej. Rzeczywiście nie mam jakiegoś super nokautującego ciosu, chociaż potrafię uderzyć mocno, no to nie są to jakieś nokautujące ciosy. No i co ja mam na to powiedzieć, jak mam się przed tym obronić? No mam 2 nokauty w swoim rekordzie. Z zawodniczkami, które udało mi się znokautować. Co w tym złego? Ważne, że wygrywam. No i co, Mariusz, to się nie przesuwa. Jak ja mam to przeczytać? O, dobra. Reszta na punkty, a ten wasz, co ma to jakiś gównopasek od spodni. A, ten pas, bo tu jest błąd. A ten pas, co mam, to jakiś gównopasek od spodni. WBO, pasek od spodni. Nie wiem. Stepę Miocic. Powiedz mi, jaki ty masz pasek od spodni, bo ja uważam, że mój jest całkiem pokaźny. Nie wiem, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, natomiast no, ja ci życzę wszystkiego najlepszego w swoim życiu. Jakbym chciała być wredna, to bym powiedziała, żeby się nic w twoim życiu nie zmieniało, bo jeśli takie rzeczy piszesz, to chyba jest już u ciebie bardzo źle. Zapraszam cię, żebyś oglądał moje walki. Może kiedyś uda mi się jednak skończyć ją w taki fajny, spektakularny sposób z nokautem i będziesz mógł zmienić zdanie i napisać, że jednak mam fajny pasek i być moim kibicem. No i w takim boksowaniu rzeczywiście mogę wygrywać, no bo siła nie jest najważniejsza w boksie. Jest ważny również spryt, głowa, koordynacja ruchowa. Można powiedzieć taki taniec, a ja zawsze lubiłam tańczyć, więc gdzieś tam sobie w ringu spełniam moje marzenia jako tancerki. Wiecie, jakiej tancerki? Takiej tancerki normalnej, tak? No. Artur... Nie, to nie jest Artur, to jest, ja tego nie przeczytam, to jest jakiś w ogóle Hangago, coś tam. Ciekawe, czy do następnej walki wyjdzie w tym już legalnym pontonie. No nie, jak mi się tego powtarzać, no dajcie już sobie spokój, naprawdę mnie to w ogóle nie rusza. Jakbym wychodziła w ochraniaczu, który nie jest dozwolony, no to byłabym zdyskwalifikowana. No, są pewne zasady, których po prostu nie można łamać. I zobaczcie sobie chociażby na YouTubie, czy nie wiem, wygooglujcie sobie zawodniczki z całego świata, chociażby Cecelia Brakus. Jak
jakim ochraniaczu walczy. I to już na pewno Was nie będzie dziwić, a myślę, że takie komentarze po prostu pojawiają się przez jakieś tam nieprzychylne osoby, bądź osoby, które gdzieś no, nie mogą się pogodzić z tym, w którym miejscu w tym momencie jestem w swojej kariery. Dobra, także myślę, że ten temat zakończyliśmy. Od Norberta. Umie kłamać, patrząc w oczy, a to brzydka umiejętność jest. Norbert. 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 Czy żebyśmy znali się prywatnie? Że masz taką pewność, że ja kłamię prosto w oczy? No na pewno każdemu z nas zdarzyło się kłamać. Na przykład rodzicom, że się nie piło, nie paliło i tak dalej. Nie, jakby nie kłamię, naprawdę. Wolę powiedzieć prawdę w oczy, nawet jakby miała być to brutalna prawda. Gdzieś to po prostu chyba się pojawia z wiekiem, jak się dojrzewa, to się rozumie, że jeżeli rozwiązuje się konflikt prosto w oczy, właśnie mówiąc całą prawdę, to ma się i spokojniejsze życie, i spokojną noc i myślę, że nikt z osób, które znam, nie stwierdzą tego, że Ewa jest kłamczuszką. Także no. Jest na pewno mistrzynią klinczu, to jest pewne. No chodź się przytuć. No jestem mistrzynią. Klincze się pojawiały oczywiście w moich walkach podczas treningu z nowym trenerem. Pamiętam wtedy gdzieś ta moja technika rzeczywiście się pogubiła. No ale obejrzyj sobie, kochany, moją walkę chociażby z tego roku, z Polsat Boxing Night, Sero Puczek, a zmienisz zdanie. Agnieszka S. 4 lata temu taki komentarz się pojawił. Fajna dziewczyna, chętnie bym z nią posparowała, mogłabym się dużo od niej nauczyć. Powodzenia, Ewa. No, dziękuję Ci, Agnieszko. Czemu nie odezwij się do mnie jeszcze na social mediach i możemy powrócić do tematu. Jeśli jeszcze oczywiście trenujesz boks, to jak najbardziej możemy razem potrenować. W ogóle myślę o tym, żeby zrobić taki obóz szkoleniowy dla kobiet. Spotkamy się wszystkie, posparujemy, potrenujemy, wymienimy się doświadczeniami, bo tego przecież jest mało u nas w Polsce. Cleveland. Tutaj ma dużo, powiedziałabym, dużo jest od niego komentarzy. Także panie Cleveland. Mi u Brudnickiej brakuje trochę dynamiki. Takie same ręce latają. Pewnie jak wiatraki, nie? Do tego jakieś przyspieszenia, uniki by się przydały. Ma pas mistrzyni Europy, więc mogą wymagać. No i na ostatnim wyrażeniu się nie popisała, bo miała kiepski strój. Ale nie wiem. Aha, bo to z 2017 roku. Dobra, to od pierwszego. Brakuje jej dynamiki. Nie wiem, nie zauważyłam. Nie wiem, no może nie jestem tak wolna jak niektóre, jak tak szybko jak niektóre zawodniczki, może o to Ci chodzi, nie mam pojęcia. Same ręce latają, no ręce latają rzeczywiście w walce. Być może chodziło Ci tam o jakieś skręty biodra, nie wiem czego tam się dopatrzyłeś, no ale myślę, że to już od tego czasu minął rok i jakieś tam postępy zrobiłam. Przydałyby się przyspieszenia, uniki. Tak, cały czas nad tym pracuję i rzeczywiście możesz ode mnie wymagać, bo jako mistrzyni powinnam dawać dobry przykład w ringu. Na ostatnim wyważeniu nie wiem, jaki miałam strój w 2017 roku, natomiast no zawsze starałam się wyglądać ładnie, schludnie, mieć ładny makijaż, no nie wiem, co mam na to odpowiedzieć, no przykro mi, no wiecie, tak jak, nie wiem, no mi się podoba czerwony kolor, niebieski, a komuś się może podobać zielony. To naprawdę kwestia gustu i jednym to przypada, tak, gdzieś tam jestem bliżej sercu, a inni, że tak powiem, nie mogą na mnie patrzeć. Wiedźma skomentowała tak. Boksem to ja bym nie nazwała tego, co w ringu robi szaza polskiego pięściarstwa. Szaza. Nawet tutaj jest na plakacie właśnie moje zdjęcie i rzeczywiście śmiejemy się z tego, że szaza dawała tam koncert, dlatego znalazła się na plakacie przed moją walką. Dokładnie śpiewała. No co ja tam robię, jeśli nie boksuję w ringu? Nie mam pojęcia.
widocznie, no właśnie nie rozumiem tego, czemu czasem, właśnie denerwuję się, widzisz, nawet mój piesek się tym denerwuje, bo ja jej mówię, że ja boksuję, a tutaj ktoś mówi, że jednak mama co innego robi w tym ringu. Wydaje mi się, że boksuje i dziwię się czasem tym komentarzom, szczególnie od dziewczyn, które gdzieś tam bardziej, przypuśćmy, mnie hejtują, mój wygląd, bądź właśnie mój boks. Babki powinny trzymać się razem. Myślę, że powinniśmy się solidaryzować. Jest to rzeczywiście męska dyscyplina sportu, ale dzięki temu, że jakieś babki pojawiają się w męskiej dyscyplinie sportu, to my kobiety też zyskujemy szacunek, walczymy o swoje marzenia, przełamujemy swoje bariery i to właśnie o to chodzi, żeby się wspierać, żeby trzymać się razem, a nie mówić, a ona boksuje albo zdobyła karierę, bo gdzieś tam pewnie z kimś spała, ale w ogóle to ona nie potrafi boksować i tak dalej, życzy jej przegranej. Tak się nie powinno żyć. Mieszko Kazimierz. 2 lata temu. Posparowałbym zbrodnicką, od razu w zwarcie bym poszedł. Te komentarze najbardziej mnie śmieszą, czy śmieszą, no rozmawiają. To jest takie no przyjemne, a z drugiej strony wiadomo, że to są jakieś takie fantazje, można powiedzieć. No po prostu fantazje, nie będę się tutaj dalej rozwodzić, bo być może niektórzy gdzieś tam sobie marzą, tak, że marzą. Ja takie czasami wiadomości otrzymuję, że na przykład ktoś chciałby być moim niewolnikiem, żeby poddałby się jakimś tam torturom i tak dalej. Także no, widocznie wzbudzam, jak spojrzycie na mnie, to widać, że jestem dominą i chciałabym naprawdę zdominować jakiegoś mężczyznę. Także nie piszcie w tej sprawie, bo oczywiście żartuję. Paweł, rok temu, bardzo dobrze robi spaghetti. Paweł, czy ja ci robiłam spaghetti? Bo bardzo lubię jej spaghetti. I rzeczywiście kuchnia włoska to jest w ogóle jedna z moich ulubionych potraw. I byłam też w programie, gdzie robiłam makaron, ale to nie było spaghetti. Także być może kiedyś gdzieś robiłam ci, Pawle, spaghetti, chociaż wątpię. No i co, skończyłam czytać wszystkie, większość niemiłych komentarzy, ale też było kilka miłych. Myślę, że to są, słuchajcie, rzeczy, które pojawiają się tak naprawdę i u was w pracy, nawet jak pracujecie w biurze, gdziekolwiek, zawsze pojawiają się tak zwani hejterzy, czy osoby, którym nie będzie się podobało to, co robicie w życiu, które będą wam zazdrościć, bądź w inny sposób was poniżyć, zniszczyć. Natomiast jeśli chodzi o komentarze, które pojawiają się, są to komentarze konstruktywne, bądź takie uwagi codziennie na sali treningowej, chociażby mam takie uwagi od swoich trenerów, czy od najbliższych. To na takie sytuacje najbardziej zwracam uwagę i to do mnie najbardziej dociera i staram się wtedy zmienić moje zachowanie. A te wszystkie komentarze z internetu, przyznam się szczerze, nie czytam i jestem wtedy bardziej szczęśliwą osobą. Także pozdrawiam was serdecznie. Także wyluzujmy. Peace and love. Komentujcie, nadal komentujcie.